Dzień dobry, mili, witam was w piękny, słoneczny, letni dzień i jak zwykle zaczynamy na cześć wielkiego kompozytora, pijemy za jego, niech będzie zdrowie. Piotrek, internauci to prawda jest? Dobre. Z tymi przynętami te plotki, czy to nie są plotki? Jakimi przynętami? Podobno jakieś produkcje ruszasz jesienią. No właśnie o tym chcę powiedzieć, mili. Tak otrzymacie od producenta rapy taką oto przynętę. Będzie to przynęta najlepsza z najlepszych. Będzie tak opakowana. Rozwiążecie tą piękną wstążkę w najpiękniejszych barwach na świecie, jakiekolwiek takie barwy wymyślił. Otwieracie piękne, pachnące pudełeczko. I tutaj, mili, o, kogo wam to zwierzątko przypomina? Me. W każdej takim pudełeczku będzie na wyściełanym siankiem. Jak to można nazwać? Prześcieradło, podłoże. To ma fizelina się nazywa. Fizelinką, żeby nie obijać, żeby nie obijało się, przynęta, zobaczcie, fizelinka, nie wiem czy widzicie, a tutaj najnowszy, na razie jest to prototyp, o rany, zobacz jak się wyrwało z fizelinką. Oj. Nie dotyka się takich rzeczy, wiecie o co chodzi, facet nie dotyka, ale za te. O, z fizelinką, zobaczcie, tak wyglądało ten prototyp. I ten prototyp, ta przynęta będzie miała nazwę. W zależności od szerokości geograficznej i czasu będzie miała dwie nazwy. Jedna nazwa to Kupson, a druga nazwa to Kauson. Można ją bezpośrednio tutaj, słuchajcie, zawiesić plecioneczką bądź żyłką lub na takim właśnie powrózku. A jakie to rybki, tu. Na każde. O. W każdym pudełeczku z tą oto niebywałą, wybitną przynętą, unikatową wręcz, będzie logo Kupsona lub Kausona. Mówię w zależności, dlatego że Kupsony i Kausony będą dystrybuowane na cały świat, jak również i na planety okołoziemskie. Tam, gdzie docierają rakiety. Mam do ciebie prośbę i po prostu żebyśmy się umówili na to. Zobaczymy też, czy się uda. Ale co się ja uda? Bym liczył, żeby się udało. Są dwa uda. Nagranie trwa 2:31. 2 godziny i 31 minut? Nie, 2 minuty 31 sekund. A ile milisekund jeszcze? Nieważne. To ja sobie walnę. To skończę, ja sobie walnę na drugą. Tylko ja to puszczę i chciałbym, żebyś tego całego w skupieniu wysłuchał. Cię nie przerywać. Walka z sumem trwała 5 godzin. Ja już miałem dość, mówi szczeciński wędkarz Michał Chałkowski. Była godzina 1:50 w nocy i ja mówię, jaką spodamy, bo jest to znaczy. Drugi z wędkarzy, Grzegorz Chlebowski, nie dał za wygraną. Rzeku napłynął i tylko było boom, uderzenie. I ja wtedy wiedziałem, że to jest prawdziwy kolos, że z którym naprawdę będzie walka i prawdziwe lodowo się zacznie. Nie był to byk, ale sumy, bagatela, 100 kg wagi i 2,5 metra długości, złowiony w Odrze na wysokości Szczecina. Ta ryba to jest idealny dowód na to, że natura obroniła się przed głupotą ludzką, która była rok temu. I oby po prostu ta katastrofa nie powtórzyła się. Odpady komunalne z gmin i złote algi rok temu doprowadziły do masowego śmiecia ryby w Odrze, choć marszałek lubuskiego Elżbieta Polak straszyła skażeniem rtęcią. Stan Odry, czego potwierdzeniem jest złowiony sum, gigant wraca do normy, a rzeka jest kontrolowana niczym woda w kranie, tłumaczy wojewoda zachodniopomorski. Nie ma pewnie takiej rzeki, która jest tak uważnie monitorowana jak Odra po stronie polskiej. Pozwala nam to bardzo uważnie obserwować, co się z rzeką dzieje, czy nie ma tam niepokojących sygnałów i reagować. Odry strzeże też powołana nowa służba, inspekcja wodna. To pozwoli nam rzeczywiście tutaj operacyjnie sprawnie działać w celu wykrywania wszelkiego rodzaju przestępstw, wykroczeń czy uchybień.
Do tego surowsze, bo wielomilionowe kary dla trucicieli. Aha. Sejm przyjął także specjalną ustawę, której celem jest rewitalizacja rzeki na ochronę Odry, to znaczy 1 200 000 000 zł. Żeby zachować bogactwo przyrodnicze Odry, które jest potężne, jest nasze dziedzictwem, ale także, żeby rzeka służyła ludziom. 3 000 000 zł przeznaczanych jest na zarybianie Odry, by takich pokazów było jak najwięcej. Łapiemy duże ryby, próbujemy się z nimi zmierzyć, a na końcu za to, że dała nam szansę... Mówimy, łapiemy. Szczecin. Jakbyś to, Piotruś, skomentował, bo chyba cię trochę zamurowało. Co sądzisz o takich materiałach w telewizji publicznej, na które też robi debilom po prostu jeszcze większą mamałygę z mózgu, dlatego że te debile to są kretyny i wierzą wszystko w to, co powiedzą ci okupanci. Ja nic na to nie poradzę. No. Czy są ludzie, którzy twierdzą, że Ziemia jest płaska? No. Na pewno są tacy, którzy myślą, że kurde, wielki Sebastian podtrzymuje tą Ziemię, wiesz, no. Jedną ręką trzyma się za Wacława, a drugą trzyma tak. No są tacy. No myślę, że niejednemu by można byłoby to wmówić po prostu. Ja myślę, że dobra obróbka psychiatrologiczna i 90 kilka procent tych debili po prostu w to wierzy. Tam się wypowiadał pan z Wód Polskich, jaka jest ochrona Odry. Ale przy tym filmie? Tak. Nie ma żadnej ochrony. Jest niszczenie, jest mordowanie, jest śmiecenie w całej Polsce. Podnieśli normy PEM-u. Jest po prostu morderstwo, jest po prostu syfilis. Jest współpraca z gangsterami byłymi, z urzędów. Te wszystkie urzędy, które powinny chronić, to tylko przymykają oko i tak jakby ochraniają tych przestępców razem z okupantami. To w ogóle nie ma nic wspólnego z prowadzeniem państwa. Jest to po prostu, jest to zorganizowana grupa przestępcza, która ma pod sobą wszystkie organa, począwszy od samorządu, aż skończywszy na sędziach i prokuratorach. I koniec, no i co podskoczysz? Zaufajmy władzy, a będziemy na. Jaka władza? To są okupanci. Oni nie mają nic wspólnego z władzą. Oni są gorsi od hitlerowców, banderowców i od stalinowców. Niestety. No ale przecież przykład, no to... Telewizja, manipulacje, tuba propagandowa. No ale wędkarz, widziałeś, jaki zadowolony i odradza się. To jest taki... Chciał się pokazać w telewizji, złowił sumę. Myślę, że promyczek nadziei 90% wychodzący. Wędkarzy... Słuchaj. Oglądają tych kretynów wędkarskich, którzy mają swoje niejednokrotnie dobrze oglądane stacje telewizyjne, znaczy kanały internetowe. I potem pierprzą takie głupoty przed kamerami, no bo co oni innego mogą wiedzieć, no złowił rybę i co, jak ja złowię dzisiaj leszcza 2 czy 3 kilo, to znaczy, że Wisła jest zaleszczona? Tutaj 20 lat temu to można było 20-30 leszczy złowić. No i to leszcz, 2-3 kilo do 4 kilo, a teraz co? Złowisz jedną dwójkę i z 5 jedynek, to i tak jest dobrze. Nie ma, wszystko jest wymordowane, wytrute. Trochę zimniejsze, ale jeszcze ja lubię zimne wino. Tu właśnie kolega dzisiaj powiedział, że wino powinno się pić ciepłe. A ja powiem szczerze, nie lubię ciepłego wina. Nie lubię ciepłej wódki. To zależy nie od lubię. Gatunku wina. A dla mnie każde wino, każdy gatunek wina, im zimniejsze, tym lepsze. Nie lubię ciepłych nóżek. Każdy człowiek nie lubię inny. Ciepłego piwa, ciepłej wódki. I nie lubię ciepłych facetów. O. Wśród wędkarzy, wśród tego celebryctwa podobno jest to temat. Jest, tylko ilu się nie ujawnia, człowieku, no. Przecież oni lubią, słuchaj, mieć cieplutkiego korzonka, rozumiecie, w 4 literach. Fajnie im tak się robi, wiecie. To ale też raczej pewnie czegoś takiego nie kojarzy się w temat tej Odry i to, co się stało w tamtym roku. Nie było czegoś takiego w Polsce. I z takiej sprawy, z takiej no mega katastrofy przerobili to na drugą stronę, na taką mega ochronę. Mega odbudowę, no, jakby lepiej wszystko jak było w porządku. Lepiej jak było, tak. Zobacz, jakie wielomilionowe kary tam było ujęte. Nie żadnych kar. Jakie kary? Słyszałeś coś o jakichś karach za takie dopuszczanie ścieków, za zatruwanie? Nie, wiadomo mniej więcej, kto tą Odrę zatruł. Razem to się skumulowało, ale też i to są też znajomi rządu. To jest po prostu... To jest taka mafia razem z tymi wszystkimi organami, że to... Jak w XXI wieku... W teoretycznie cywilizowanym kraju zakłady
nie mają w obiegu zamkniętych odprowadzania takich ścieków, myślę, że swoich oczyszczalni i tak dalej. W cywilizowanych krajach tak jest, a w krajach postbolszewickich, gdzie bolszewicy i banderowcy, krajem bloku wschodniego i, to mocno, i SS-mani dalej rządzą, bo to są cały czas te, tak jakby ich wpływy, cały czas banderowsko, SS-mańsko, bolszewickie, zależy kto jest przy władzy. No to tak mamy i tak będzie, no niestety. A u ciebie jest za dużo polityki na kanale. No tak właśnie sam Sebastian Bach często mówił, a teraz właśnie bardzo często też politykę. Ten, nie wiem, czy spodobał się mu mój kanał. Wiem, że ogląda mój kanał sam Sebastian Bach. Ogląda. Razem ze swoimi dworzanami i sługusami, którzy tam u niego pracują, to ogląda, wiesz. Te lokaje oglądają, na pewno oglądają. Interesują się rapą. Tak. Wnikliwie. No dobrze. Czy dobrze i niedobrze, bo oni nie zrozumieją tego, co ja mówię, wiesz, ja raczej odnoszę się do ludzi inteligentnych i mądrych, a nie do plebsu, także no nie wiem, czy oni coś z tego zrozumieją. W przeciągu ostatnich parę miesięcy 130 czy 140 kolektorów dobiło, czyli cały czas, mimo że jest ta Odra potwornie skażana, codziennie, to nie tak dawno. Pieniądze podatników są marnotrawione, czy wyprowadzane z budżetu państwa? Są do własnej kieszeni przejmowane. 90 milionów dostali na, nie tak dawno, dostali na rekultywację pewnego składowiska trucizn i co się okazało, że potem to wszystko znaleźli gdzieś na polach rozwalone, a gdzie poszło 90 milionów. Ja myślę, że takich składowisk jest tysiące w Polsce i takich rzutów tu milion, tu pięć, tu 10, tu 90, a może i więcej. Mam wrażenie, że to wszystko ginie. Niestety, znaczy mam wrażenie. Ja wiem o tym, że to wszystko ginie w prywatnych kieszeniach. Niestety. Niestety rządzą nami okupanci. Hitler tak nie zatruwał Polski. Nie tylko rzek, ale powietrza, eteru, czyli promieniowaniem elektromagnetycznym, powietrza, gleby, wód gruntowych. Hitler i Stalin razem do kupy tak nie zatruwali. Cyk, bryk, prawdziwa wędka. Prawdziwy spławik. Prawdziwy spławik, pokażmy, kurde, wędkę. Pokaż z bliska, może spławik. Spławik też. No. Jest. No i tu wędkę pokażmy prawdziwą, o. I zaraz będzie. Musisz taki ruch zrobić, wiesz, Piotr, o, to, wiesz. O, ale kijem. Pokaż parabolę tego kija, czy jak to się tam... Parabolem, jabolem. O, i teraz, wiesz, ruch. No weź pokaż. O! Ile dałeś za ten kostur? Nie ma pieniędzy. Nie, szeklen, to jest nie. Za moje dokonania wędkarskie dostałem to od Mega Węża. Nie wiecie, kto to jest Mega Wąż? Mega Wąż to jest pan nad panami. Łowna? Ho! Czy jeszcze nie testowana? Ho! Nie testowana, ale łowna. Aha. No ale dobra, Piotr, przejdźmy do ryby. Jakieś ptaki na rybach. No kogo to interesują ptaki? No, Mega Wąż stworzył wszystko. No to jest niepotrzebne. Pokaż twoją koszulkę, bo widzę, masz ciekawą koszulkę. To też jest dzięki Mega Wężowi. Mateusz. A, to jakieś nawiązanie. Mateusz. Ja po tych oczach poznaję, że to nawiązanie chyba do pewnego... Mateusz nie istniałby zarzucić Mega Wężowi 9, że on stworzył takiego Mateusza, bo... No mili, normalnie nie uwierzycie, na Leszczyńskiego ryba porwała mi zestaw. No i duża, bo... Już nie chciałem kręcić taki klonek z 30 deko. Ale powiedziałem, że... Czy porwała? Nie porwała, tam musiała być przetarta żyłka i patrzę, leci spławik. Ja podnoszę wędkę, nie podcinam. Spławik osobno. Żyłka osobno, wziąłem ciężki kij. Pojechałem grubo pod dnie, wyjmuję zestaw na szczęście, bo by ryba zdechła, słuchajcie, na haczyku. A ja nie pozwalam na to. Ty, no nie mów, że jakaś... No zobacz, ale ty, utonął czy nie utonął? Zobacz, jaki robaczek. Jezu, utonął. Chyba utonął, co? Wobler wygląda. On jeszcze... Nie, bidulek. Ale słuchaj, rusza, wiesz co? Rusza czułkami. Może go... Wiecie co by potrzebowało? Kawałek tego papieru, to wtedy ta... wstał! Zobaczcie, jaki to dzielny jest. A ty nie wpijaj mi się tutaj. Cholera rapa, jak ten, przez te, jak się nazywał ten co? Ludzi ozdrawiał. Adin 2, 3. Kaszpirowski. Zobaczcie. Mucha ucieka, bo ty. Efendi, resuscytacja się powiodła. Wiecie, co byśmy potrzebowali? Kawałek gazety.
albo papieru, to wtedy byś... Wyborczej najpierw. Jest, zobacz, żyje. Rapa ratuje świat. Chce otworzyć skrzydełka, ale jeszcze ma namoknięte. Piękne stworzenie. Zobacz, jak sobie... i no, widzisz, wiem, że mi dziękujesz. A ja też cieszę się, że cię uratowałem, ale uwierz mi, nawet mnie tutaj skubiesz, widzę. A może on chciał za czasów obecnej władzy popełnić samobójstwo w tym wiadrze, a ty mu właśnie uniemożliwiłeś. Myślę, że owady mają misję tworzenia świata. Patrz, chcę lecieć, ale nie do wody. Misję tworzenia świata. Jest! Brawo! Ura! Sława kokainu! Mili, także pamiętajcie, oni mają was głęboko gdzieś. Oni chcą tylko, żebyście zagłosowali na nich i żeby oni mogli dalej okradać Polskę i mordować Polaków. Tak, po prostu jesteśmy mordowani. Przez 10 lat Urząd Bezpieczeństwa nie wykończył tyle osób, ile oni przez 2 lata, nie dopuszczając Polaków do opieki medycznej. I oni mają czelność mówić, że oni coś robią. Tak, dowalają kolektory, dowalają, słuchajcie, śmieci jeszcze. I wszystko wina Tuska. Jakby Tusk miał pieska, no i ten pies by mu się znudził. I oddałby go Kaczyńskiemu. Po czym Kaczyński poszedłby pod dom Tuska po 8 latach. Co to za melina? Po 8 latach poszedłby pod dom Tuska i ten piesek na płot Tuska by nasrał i na jego trawnik. Tusk by to zobaczył i zacząłby krzyczeć do Kaczyńskiego. Kaczyński, co robisz? Pilnuj tego psa. A Kaczyński by mu krzyknął. To nie jest wina moja, to jest wina Tuska. Na tym właśnie polega polityka. To nie jest polityka, ale powiedzmy, tak się nazywa polityka, bo polityka to jest sztuka prowadzenia państwa, ale te ich politykierstwo i te szkodnictwo i ten bandytyzm, na tym właśnie polega. Jeden na drugiego zwala, a tak naprawdę jeden i drugi jest winny. Są pewne zaszłości i są pewne obecne rzeczy, których oni nigdy nie zrobią. No bo chodzi o to, żeby tylko dymać Polaka. Dymać Polaka po kieszeni, dymać Polaka po wszystkim, sprowadzając truciznę, nawet czy śmiecie z Gany, czy z Banderlandu, trujące artykuły. No, nie dość, że w Polsce mamy trujące, a to jeszcze bardziej trujące. Wiecie, jak tam są duże PGR-y? To te PGR-y, takie największe, gdzie produkowana jest trująca żywność, to są na przykład 1000 razy większe od naszych największych PGR-ów. 1000 razy, nie 100, 1000 razy. Tam są takie potężne jankesko-plemienno-żmijowe areały. I tam ma i Europa, i jankesi, to mają wszyscy. Po prostu jest to sprzedany kraj, a drugim krajem po Ukrainie tak bardzo traktowany jak prostytutka jest właśnie przez tych jankesów polskich. I oni tam niby mają swój rząd, ale to nie jest ich rząd, tylko to są po prostu no okupanci. No, tak samo na Ukrainie są okupanci w postaci tego komika. Piotruś, co do Ukrainy, wczoraj kibice Śląska Wrocław zaprezentowali taką oprawę na meczu. Duży baner, sektorówka Wołyń 43 i hasło 80 lat haniebnego milczenia za nami. Przemilczane ludobójstwo, bo ofiary były Polakami. Co sądzisz? Sądzę, że... Godna postawa, prawda? Bardzo godna. Tak samo kibice Legii, flaga Wołyń, pamiętamy. Jedna z takich grup, która stara się być po właściwej stronie barykady historycznej i teraźniejszej. Oczywiście, że tak. Jedynie w kibicach zostało troszeczkę i pojedynczych ludziach. Zobaczcie, Ukraińcy nie chcą dokonać ekshumacji na Wołyniu i we wschodniej Małopolsce, a Żydzi nie chcą dokonać ekshumacji w Jedwabnem. No to ich łączy. Żydów i Ukraińców. No i mili, już jest pierwszy krokodyl na Kupsona. O. Muszę się chyba napić też tego winka. Jakbyś gadał takie głupoty jak ja. Czemu głupoty? No dla debili to są głupoty. Dla jednego głupoty. Dla no to mówię właśnie, dla plebsu są to głupoty. Często mówię. Sporej części widzów się podoba. No,
ale bo wchodzą na mój kanał ludzie inteligentni, ale zdarzają się bardzo często też i prymitywy. Tak, podłe, małe jednostki, które nazywają się ludźmi. A są to typowe robale dwunożne, wiesz. Które nie powinny się nawet narodzić. Ja jestem, ja bardzo często to mówię, ja jestem przeciwko aborcji, ale jestem za aborcją tych robali w ostatnich sekundach rozwiązania. Za nóżkę, za główkę, za rączkę, za łóżko, wiesz. Za wacka, za mi szkoda życia. Niebawem, jesień, deszcze. Deszcze niespokojne potargały psa. My na tej wojnie ładnych parę lat. Do domu wrócimy, w piecu nimi napalimy, nakarmimy psa nimi. Przed czymś tam zdążymy i coś tam, tak? Przed nocą. Przed nocą zdążymy, tylko wyciążymy! My zwyciężymy, żeby znowu zabić 500 000 ludzi teraz, tym bardziej. Nie wiem, czy to twoje hasło... Zwyciężymy! Hasło naczelnika. Słuchajcie, ceremonia pogrzebowa, chowamy żuka. Żuk, który nie żyje. Żuk, który został znaleziony w moim kompostowniku. Leżał sobie na plecach. Dlaczego? To nie jest śmieszne, naprawdę. To jest żuk, który nie żyje. Nie śmiejmy się z... ze zwłok. Nie profanujmy zwłok. Żuk, który przynosi dla świata wiele więcej dobra niż wszystkie te śmieciuchy od 1939 roku do 2023 roku. Ten żuk przyniósł więcej dobra dla Polski i dla świata niż wszystkie te nieroby z partii i z urzędów. Dlatego dzisiaj należy mu się godny pochówek. Ponieważ bardzo szanujemy żuka i żuki, które jeszcze żyją, nie będziemy go zasypywać piachem. Zostawimy go tu, na łonie przyrody. Jak Charon przez Styx. Tak, będzie sobie... Połóżmy go na Wisłę. Ale niech on sobie... Kleniu go zje jako wobler. Niech on sobie... Będąc już w drugim świecie, mam nadzieję, że jest w niebie, niech on sobie w tej trawie patrzy na ten świat. Jak Polska się rozwija. Patrzy na swoich rodziców jak Krzysiek Kononowicz. Patrzy na swoje dzieci, które prawdopodobnie w moim kompostowniku się już wylęgają. Niech patrzy sobie na muszki. Na niebieskie obłoczki. Niech słucha sobie, tak, nie patrzy na niebieskie obłoczki. Dlaczego to nie jest? Przecież to nie jest śmieszne, naprawdę. No. Przecież ten wielki, wielki byt nie żyje. A Kaczyński żyje. No. Niech patrzy sobie na te liście, które są zielone. Na łyby. Na ryby. Niech on sobie to wszystko ogląda. Wodę, deszcz, mgłę, rosę, piasek, burze piaskowe. Niech... słucha odgłosy ptaszków, ryb, odgłosy innych chrząszczyków, odgłosy os, odgłosy much końskich i niekońskich. Co on niesie? Głosy mgły, odgłosy burzy. Zatem idziemy pochować, ale nie w obrządku ludzkim, tylko w obrządku moim, w obrządku Efendiego. Idziemy pochować chrząszcza, który został przeniesiony z dalekiego Żerania aż na piaski mazowieckiego wiślanego brzegu na obrzeżu Mazowsza. Zostań i rozsławiaj imię Żerania tu, żuku. Powstańmy i uczcijmy minutą ciszy wielkie życie tego chrząszcza. Chrząszczu, chylimy czoło przed tobą. Prowadźmy kondukt żałobny. Kołyska dla naszego chrząszczyka. Chrząszczyku, żeby ci nie było zimno w nocy, nakryjemy cię kołderką naszej miłości. Ale żebyś widział,
wszystko, tą kołderkę zrobimy w ten sposób. Chrząszczyku, zrobimy tobie tutaj miejsce, żeby było tobie wygodnie i mięciutko. Proszę bardzo, chrząszczyku. Op. Oj, 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 żebyś widział. Oj, oj, oj. Ruszył się. Nie. O. Żegnaj, chrząszczyku. Niech z tobą będzie Pan Bóg chrząszczyków. Żegnaj. Żegnaj na zawsze. Do widzenia.